Zapraszamy Państwa do Angloameryki Białystok na Podlasie. Oczywiście, że troszeczkę tej zieleni, jak to mamy przy tym Stadionie Narodowym na moście Poniatowskiego będąc, to nie jest Podlasie, bo o 6 stycznia to można i nagrać film, prawda? Że jesteśmy na Podlasiu, że jesteśmy w Angloameryce Białystok, parę zielonych drzew, ale to jest nieprawda, bo tu jest smród. Most Poniatowskiego się trzęsie. Naród jest niespokojny. No i nie ma tej wielokulturowości, co w Angloameryce Białystok. Nie ma tej wielokulturowości, bo nie ma Tatarów, nie ma... Czego nie ma? Nie ma prawosławnych ludzi, jeżeli chodzi o religijne aspekty wielokulturowości. Wielu rzeczy nie ma, Tatarów nie ma, a tam jest. Tutaj, proszę Państwa, naród jest bezbożny, tak jak w starożytnym Rzymie. Nawet same te kolory szare świadczą o tym, że system rzymski już nie będę pokazywała. Pałacu Kultury Stalina i Lenina po drugiej stronie Wisły. No a jaki naród jest, to już lepiej nie gadać. Dzisiaj, proszę Państwa, na Szeligowskiej przyszedł facet do biura, nazywany Świnią. Całkiem fajny facet. Kilka razy mnie tam prosił na dyskusję. Ja mówię, panie, nie mam czasu, bo tu dzwoni do mnie i dzwoni telefon. Praca jest. Dzwoni i dzwoni. No i dzisiaj przyszedł do biura, chciał pobić kierownika i żądał pieniędzy, bo mu nie chcieli zapłacić. Znaczy też różne są machlojki. Jest okazja, żeby kogoś oszukać. Jest okazja, może jak ktoś się odwróci, nie zauważy. Można, może być taki, tak jest. Ja nie dlatego mówię, że tak tylko może być, że tak jest. No. Gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. No, także są różne oszustystyczne firmy i może ludzie nie lubią PiSu, ja wiem, czy Ziobro to jest PiS, ale nie lubią, że w internecie jest, co Ziobro wypowiada się, mówi o sobie, że przejmie wszystkie te banki oszustystyczne, te firmy pożyczkowe, które po prostu na lichwę biorą duży procent dla siebie, a ludzie potem biedni nie mogą spłacić. Dlatego, że bierze 10 pożyczek i teraz nawet mówią, o, żeby spłacić jedną pożyczkę, to weź tę pożyczkę. A potem człowiek siądzie i nic nie jest w stanie zrobić i musi pójść do więzienia. Albo zaraz zabiorą mu samochód, zaraz zabiorą mu mieszkanie, komornik wejdzie. I teraz komornicy już też upadli, sędziowie upadli, ale teraz tak, cyganorzy do dziadogady się wściekają, bo na przykład to, co my tutaj opowiadamy, takie to wszystko naturalne, piękne, to Janda się uaktywniła na Facebooku i wzywa do pod Sejm, wzywa do sądu. No to co? To nie jest kobieta prosta, jakaś katoliczka taka, która modli się do Pana Boga, tylko to jest ktoś, kto w życiu chciał coś osiągnąć i teraz boi się, że to wszystko straci. Tak jak Wałęsa, bo ona broni Wałęsy. No okazało się, że Wałęsa jest Molkiem, Anita mówi. Ty słuchaj, Elżbieto, ty tam jesteś u tych Elżbietanek jeszcze? Ja. Ona mówi do mnie tak, słuchaj, Elżbieto, nie wierzę, że Wałęsa jest jakimś Molkiem. Są to tylko polityczne zagrania. A tu masz ci, babo, Asztartę, placek. Placki Asztartę, Królowej Niebios, prawda? Także tutaj ci katolicy, którzy mówią Matko Boża, Zdrowaś Mario, Częstochowska, nawet nie mają pojęcia, że oddają cześć Asztarte, że oddają cześć Izydzie, że oddają cześć Artemidzie, Teotokos, bowiem co się pojawiło w roku 531, to jest na wzór bogiń, boginek pogańskich. Dlatego to, co my mówimy, nawet może i pół żartem, pół serio mówimy, żeby to nie było takie ciężko stropne dla kogoś, żeby może ktoś się nie obraził. W sensie takim, że każdy ma swoją religię, każdy ma swoją wiarę. Jak tu pani Jadzia dzwoni, to też Państwo w kilku wersjach możecie wysłuchać w Radiu Koncita. Pani Jadzia dzwoni do Radia Maryja i ksiądz Ryzyk u nas 15 minut z nią, czyli długo rozmawia, nie odkładając słucha, tolerując panią Jadzie, że ona ma jednego Boga i krzyża się nie wyrzeknie rzymsko-łacińskiego, łacina crux. Pozdrawiam.